Współczucie Jezusa dla dzieci. Dzieci przez wieki znosiły mnóstwo cierpienia. Bezradne i zależne, nierzadko cierpiały wskutek wojen i konfliktów politycznych, rozruchów i rodzinnych sporów. To dzieci, a zwłaszcza mali chłopcy, zginęli podczas pierwszej próby rozwiązywania problemu żydowskiego w starożytnym Egipcie. Także dzieci padły ofiarą bestialskiego mordu zarządzanego przez Heroda, co przywołało u Mateusza wspomnienie rzezi dzieci na początku niewoli babilońskiej. Gdy Jezus dowiedział się, przypuszczalnie od matki, o zamordowaniu na rozkaz Heroda małych chłopców w Betlejem i okolicy, musiał odczuwać głęboki żal, wiedząc, że ci niewinni zginęli w pewnym sensie z jego powodu. On przyszedł, aby umrzeć za nich, ale zanim dorósł, by wypełnić swoją misję, oni zginęli z rozkazu tyrana. W jaki sposób Ewangelia Mateusza 18 rozdział 2-6 i 19-13-15 ukazuje współczucie Jezusa dla dzieci? Jakie wnioski dotyczące traktowania dzieci wypływają z tych wersetów? Ewangelia Mateusza. A on, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli nie nawrócicie się i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. 19 rozdział, od 13 do 15. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł: zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Jaka przyszłość czekała dzieci, które tamtego dnia garnęły się do Pana i które On błogosławił? Jakie wspomnienia zachowały po tamtym dniu z nich, które były wówczas dość duże, by zapamiętać to wydarzenie? Czy w przyszłości niektóre z nich przyjęły Jezusa jako Mesjasza? Jak się czuły, widząc, że Ten, który łaskawie ich błogosławił, teraz pełni zbawczą służbę w niebieskiej świątyni? Jakąż ufnością ich to napawało? Politycy okazują sympatię wobec dzieci, by poruszyć serca wyborców, ale Chrystus miłował dzieci dla nich samych. Swoich nadgorliwych uczniów upominał: zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Jakie dzieci znajdują się w Twojej sferze wpływu? W jaki sposób zachowujesz się wobec nich? Zastanów się, jak je traktujesz. Co możesz zrobić, by upewnić się, że Twój wpływ jest tak pozytywny, jak to tylko możliwe?